Mariusz Maksymiuk, Radio Wiper Via Podlaska. Dzień dobry, z kim rozmawiam? Dzień dobry, nazywam się Kamil Matczuk, mam przyjemność być prezesem Akademii Techniki Champion Via Podlaska. Przyznaj się, Kamilu, to jest twój pomysł, było twoje marzenie? Tak, to było moje marzenie, mija 10 rok, 10 rocznica, kiedy pojawiło się to w mojej głowie. No i planem mi było zorganizować to w 2018 roku. W tym roku mamy 4-lecie istnienia klubu. Powiem ci, co mnie zszokowało dziś na tym otwarciu, tam dowiemy się, co to za wydarzenie, impreza. Ale ilość twoich współpracowników, trenerów, którzy mają pod sobą młodych zawodników. To jest masa ludzi, strasznie duży klub sportowy. Tak, tak się złożyło, że z roku na rok klub się rozrasta, potrzebna była większa liczba pracowników, dzięki czemu jesteśmy w stanie zachować odpowiednią jakość, bo to jest główny cel, który nam przyświeca, żeby ta jakość zajęć rosła, a dzieciaki mogły mieć jak największe możliwości do rozwoju. Jesteśmy przede wszystkim na obiektach sportowych szkoły podstawowej nr 9 imienia Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. Wynajęcie boiska jest możliwe dzięki uprzejmości dyrekcji szkoły, pani Bernadety Mikołajczak i pana wicedyrektora Daniela Dorosza. Cieszymy się piękną pogodą, jest mnóstwo rodziców dzieciaków. Dzisiaj tematyka impreza prosta, zakończenie sezonu 2021-2022 w AT Champion. Bawimy się, mamy trening pokazowy, mamy później mecze rodziców i dzieciaków w połączonych drużynach. Następnie mamy taki mecz pokazowy trenerzy kontra juniorzy i trampkarze. Ten mecz odbędzie się już o godzinie 18.20 na całej płycie boiska. I na pewno będą duże emocje. W międzyczasie mamy poczęstunek, lemoniada, lody darmowe. Zasługa naszego sponsora strategicznego Numazu Sushi. Współpracujemy także tutaj ze stołówką szkolną panią Turutą, która dzisiaj nam to zorganizowała. Także wielkie ukłony, podziękowania w stronę tych osób. Wspierają nas także inni sponsorzy, firma Fryzone z Białej Podlaskiej, firma RMS Design, firma Alphavit, suplementy diety zdrowa żywność, firma LB Cargo Transport Expedycja. Oczywiście zachęcamy do korzystania z usług naszych darczyńców, którzy bardzo nam pomogli w tym sezonie. Dzisiaj też trochę posypie się złota, w sensie tym, że puchary, medale i dyplomy. Tak, oczywiście. Żadne dziecko z tej imprezy nie wyjdzie nienagrodzone. Wszystkim przewidzieliśmy pamiątkowe medale z podziękowaniami za ten sezon. Także będą nagrody wyróżnienia za frekwencję. Czyli stawiamy przede wszystkim na solidność i na pracowitość dzieciaków w pierwszej kolejności. Czyli nagrody za frekwencję będą, a nie za czysto stricte umiejętności piłkarskie. Bo to uważamy, że nauka samodyscypliny i to jest najważniejsze w tym wieku, żeby dzieciaki taki nawyk zyskiwały, że właśnie dzięki ciężkiej pracy mają szansę na dotarcie na piłkarski szczyt. W tym sezonie przede wszystkim debiutowaliśmy pierwszy raz z drużyną trampkarza roczni 2008 w Lidze Wojewódzkiej. Zaczynaliśmy od grupy C i od razu już w rundzie jesiennej udało nam się uzyskać awans do wyższej ligi, do grupy srebrnej i podtrzymać się, czyli plan został wykonany. Najstarsza drużyna w Akademii, która musi stanowić przykład, zaliczyła wspaniały sezon, a aż 4 zawodników z tej ekipy uzyskało możliwość testów w renomowanych akademiach piłkarskich ekstraklasowych, czyli Jagiellonia Białystok i Akademia Górnika Łęczna. Jest to na pewno sygnał dla innych chłopaków, że systematyczność, pracowitość może spowodować, że właśnie taka sytuacja miła się przydarzy i otworzą się drzwi do dalszej kariery piłkarskiej, już tej poważnej, nie tylko pretendowania, ale być może do większych sukcesów na tej arenie. Bardzo często podczas takich rozmów, takich wydarzeń zapominamy o rodzicach. Oni tutaj dzisiaj są. A zapytam pod kątem takim, że tak naprawdę widzę ich radość z tego, że dzieciaki ruszają się, że mają te koszulki, że czują się w grupie, w ekipie, są w drużynie. To o tym bardzo często zapominamy. To jest plus tego typu akademii piłkarskich. Tak, zdecydowanie. Ten czynnik społeczny, że dzieciaki mają stworzone warunki do uprawiania swojej pasji, do uprawiania w tym wypadku piłki nożnej, ale też po prostu poruszania się, tak jak tutaj słusznie pan redaktor wspomniał, no jest nie do przecenienia, nie? Dlatego to jest czynnik najważniejszy, żeby dzieciaków zachęcać do sportu,
poprzez naszą organizację, poprzez to, że panuje u nas pozytywna atmosfera, że przede wszystkim każde dziecko czuje się u nas bezpiecznie i jest po dwóch trenerów na grupę. To jest bardzo ważne przy szczególnie najmłodszych dzieciakach, które mają potrzeby ruchu wiele, wiele większe niż ci starsi. To jest taka sytuacja, wobec której nie można przejść obojętnie. I na koniec, gdzie AT Champion znajdziemy? Chodzi mi o to, żebyś podał mi, trenerze, adres strony, numer telefonów, cokolwiek. Tak, oczywiście. Korzystamy z różnych kanałów komunikacji. Przede wszystkim strona fanpage na Facebooku. W tej chwili Akademia Techniki Champion Biała Podlaska. Już za miesiąc być może zmienimy nazwę na Akademia Piłkarska Champion Biała Podlaska. Bardzo ważne kroki ku tej sprawie czynimy. www.atchampion.pl to nasza strona internetowa. Jeżeli ktoś do nas się kontaktuje, trenerze, co zrobić, żeby zapisać się na zajęcie? Przede wszystkim wtedy odsyłamy do biura klubowego, telefon do biura klubowego 730 818 716, zapis na 2 treningi próbne, darmowe, nieodpłatne i wtedy dowiadujemy się, czy chcemy zostać w AT Champion. Dziękujemy bardzo, wielkie brawa jeszcze raz.